Cześć, z tej strony Jagas, cześć, witam was w kolejnym filmie z nie Man of War, nie Europa, nie Warband, tylko Gothic. No i Gothic jest, o, napój. Ej, coś jest? Ty może jesteś światełko odpadło, bo podzerwa, nie? Już resztkę many na to zużywam. A światełko zawsze się przyda. Tu jest ten, właśnie. On nie, on będzie mnie na ogniu napierdalał. No ruszaj dupę szybciej. Śmiertelny! Jak śmiesz zakłócać mój spokój? Przygotuj się na śmierć! Jeszcze się przekonamy, na kogo przyszła pora, ty gnijący ochłapie. Wczytaj to bezi, bo jakby to powiedzieć... Nie miałeś wyciągniętej broni i od razu mnie zabił prawie. Dobra, teraz tam polecimy. Śmiertelny! Jak śmiesz zakłócać mój spokój? Przygotuj się na... Jeszcze się przekonamy, na kogo przyszła pora, ty gnijący ochłapie. No nie! Bij! Bezi, bij! No nie, ja zginę. Ginę, kurwa. No, kurwa. Bij go! Zginę. Ale będzie napierdolanie z niego, nie? To przyjdź tu, przyjdź. Ale będzie wkurwianie się. No idź tu szybciej. Gdybym miał chyba tą zbroję od poza, to... Ej no kurwa, nawet nie zdążyłem zamachnąć się. Ej, 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 ej. Wczytaj. A mogę go zacząć atakować z kuszy? Zobaczmy, bo trafiłem z kuszy i od razu się to wyłączyło. Muszę tak. A też nic nie widzę, bo światełka nie mam. Mogę zapisać coś... Nie, światełko i tak by mi zniknęło chyba. Śmierć. No kurwa, nie zdążyłem się zamachnąć! Znowu! Klep go, bezi! Dobra, może weźmy sobie wyprawę full HP, bo może to przez to tak gi... Wczytaj. Full HP, bo może to przez to tak gi... HP, bo może to... Dobrze, wracamy. Ja już wziąłem sobie pierścień, zobaczymy jak teraz nam pójdzie. Pierścień ochrona przed magią, przed ogniem 5. On nas ogniem napierdala, więc powinno jako już wyjść. Te pioruny to już takie wiecie. No. No kurwa... Nie mogę, nie mam możliwości go zaatakowania. No nie, ja miałem... Dobra, inaczej. A co gdyby tak... No chodź tu. Cały odcinek będę chyba w tym miejscu jednym siedział. Ciekawa scenka włączyła. Czy ja muszę go zabić? Dobra. Nie mogę tam wejść. Bo będzie bił ciągle. Śmierć. Kurwa. On mnie zabije. Bo się cutscenka kurwa włączyła. Mam ten pierścień w ogóle? Nie mam tego pierścienia. Chronę przed ogniem. 10 magia. Dobra, mam pomysł. Ściągamy ten amulet, zakładamy ten. Zakładamy inną broń. 3 punktów i ten założymy. Gniew na stal.
jest dobry, sam fakt, tylko że ja za szybko biję tym mieczykiem. To nam uda się teraz przyda tutaj. Jeszcze się przek... No i ściąga mi mniej HP. No kurwa mać, serio. I nie mogę atakować. Dobra, to inaczej. Robimy to samo. Dokładamy tą gniewną stal i ściągamy, czyli ogniem i maną, to się ten pierścień ściągamy, zakładamy, ochrona przed ogniem 5 i ściągamy ten amulet i zakładamy ten. Teraz zapisujemy i ja chcę, żeby on mi tu jakoś tutaj, no idź, ja się cofnę, a ci spróbuję się cofnąć, żebym do mnie podszedł. No nie mogę, ni chuj. Nie. On nie mam żadnej szansy, żeby go zaatakować w ogóle. A ja pierdolę, cały odcinek w jednym miejscu spędzę. Przecież ja nie mogę się cofnąć, nie mogę stąd wyjść. No już kurwa mać! No ja... Boże święty! Ja go nie mogę zaatakować, bo on się wtedy cofa od razu. Ale kurwica teraz idzie mi na ryj, nie? No dobra, on mnie zaatakuje tak. Ale ja mam taki moment wtedy, jak on między atakami siedzi i mogę go wykorzystać od razu. Noż kurwa! Tak, tak. Ej, mogę wyjść z tego. No nie mogę wyjść z tego jednak, kurwa. Bo mnie od razu atakuje kolejnym atakiem. Patrzcie, jest kurwa bezsensowny. Ja pierdolę, co za gra. I chuj, ja tam wskoczę. No nie, bo zablokuje się w tym miejscu. On będzie dalej, będzie cutscenka i nie mogę nic robić podczas cutscenki, a on będzie mnie bił. Jeszcze się przek... No, już kurwa. Dobra. Jeszcze raz. Dobrze. O! Uf! Uf! Au! Au! Wau! Pokonałem go. Dawaj to. Rozcinasz światów. I dawaj mi teraz moje amulety do siły, kurwa. I do zręczności. Może do zręczności 5. Aha, to muszę ściągnąć tamten. Ściągaj to. Nie wyrzucaj, ale dobra. Amulet do siły plus 10. Nie, miałem plus 20. I do zręczności plus 5. I podnieś ten pierścień. Ulecz się. A teraz będziecie słyszeć kreatur. Ale się wdrwiłem. Ale jest szczęśliwy, że go to pokonałem. 10 minut spędziłem w tym jednym miejscu. 10 minut! Dobra. Odpal mi światełko. Nic nie widać. I zmień mi broń. Na to. Dobra. Teraz się cutscenka nie załączyła, tak? Teraz to w ogóle. Fa, dawaj zwój. Jeszcze jeden save'ol. Jebana cutscenka. Gdyby nie ta cutscenka, to bym to pokonał od razu go. To co ja mam tu zrobić? Co to był za zwój w ogóle? Grom, to jest śmierć ożywieńcą dostałem. Skoro dostałem śmierć ożywieńcą, to ja coś ściągnę to i dam to pod 9. I zażyję sobie coś na manę, bo coś tutaj czuję, że będzie źle. Dużo mam tej many już. Dobra, a co mam robić?
Patrzcie. W powietrzu wiszą. Jeszcze to się zbagowało. Halo, halo. Chcę dostać. Telekinezą to będę ruszał jeszcze. Specjalnie. Telekineza pod czwórką. Dobra. Co, skończyła się mi w ogóle telekineza już? Aha. No dobra, chyba warto było. Może i tak chyba tego już. A, podniosę. Chyba do siły dostałem. Napój. Tak, do siły. To od razu wypiję. Mam do tej szybkości ogólnie. O, tu jeszcze jeden leży. Halo, halo. Leży, ale jest zbagowany w doniczce. Widzicie? No to nieźle. No dobra. Aha, wiem jak wrócić. Kurwa, jestem jakiś idiotą. Tutaj trzeba, dobra, to teraz saver, postracujemy tych telekines i tak dalej. Tu jeszcze leżało, nie wziąłem. To był normalny, nie? Czyli teraz muszę iść tam, gdzie szedłem wtedy. Mhm. Czyli muszę iść tu. Nie tak. Dobra. Wejdź tu. Save. Tam byłem? W sensie tutaj? Tutaj byłem? Tak byłem, bo tam jest to zejście w dół, dobra. Teraz tylko w prawo trzeba iść. Czyli tu. Światełko. Chodź tu. Gnijący ochłapie. I są na bazie jakiś tego. W ogóle Sfinks, znaczy tych Egipcjan zrobieni, czy coś. A zwracam sobie na coś tu jest. To co jest tam na dole? Jeszcze więcej, kurwa, świątyni. O Jezus Maria. A dokąd to prowadzi? Pełzacze! Save! Zawsze doświadczenie! Chodźcie tu! Że to tutaj, halo, halo, pełzacz, tu jesteś. Świątynny pełzacz. Ona trzy strzały się szuka. Coś tam jest dalej. Ej, to było. Ej, to czemu tędy nie szedłem? Aha, bo to się otworzyło, dobra. I to mogłem przejść tak albo tak, no. Dobra, teraz save, bo tam widzę pełno krwi. To są kolce. Tu są kolce. A są pełzacze, tu coś jest ciekawego? Teraz mi się zamknie i wyjawiam mi kolce w górę. Nie. Wypierdalamy stąd jak najszybciej. No bo sam fakt, że tam są te kolce, no to jest przyps. Dobra, zapisane tak czy siak mam tutaj. Światełko mi się skończyło. Po którym było światełko? Światełko mi się chyba skończyło ogólnie. Ognisty pocisk. Nie mam światełka? Też mi się światło skończyło. Nie mam światło, jest. Pod dziesiątką. Ile tego światła mam jeszcze? 3. Jeżeli tu jest jeszcze jasno, to spoko. No i pójdziemy do tych pełzaczy. Tu jest pełzacz tam i chyba ork jeszcze.
Nie, tam jest jakiś świątynny strażnik Beka. Dobra. Tutaj coś jest. Tu jest zamknięte. Tutaj też coś jest. Tam też coś jest. To co, lecimy tam. A najpierw tego pełzacza trzeba zabić. Dwa pełzacze, które się bawią w ścianie. Pełzacze, pełzacze. Zaraz zacznie mnie bić, nie? On się zaraz zacznie mnie gadać. Chowaj broń. A pełzacze są. On będzie mi bił. Jebane pełzacze. Bije pełzacze moje. Halo, halo, halo. Zabił mi pełzacze, co za śmieć. Dobra, ale przynajmniej się uzdrowimy. Pomocą eliksirów znowu. Teraz save. Gdyby nie to, że tutaj były te pełzacze i on tam stał i kazał mi schować broń, no to bym tego zabił po kolei. One się na raz na mnie rzuciły. Tu dużo krwi straciłem. Odejdź stąd! Nie jesteś tu mile widziany! A co, spróbujesz mnie powstrzymać? Tak! Powstrzymam cię! Nie przeszkodzisz mistrzowi Kalomowi w przebudzeniu śniącego! Nie próbuj mnie atakować! Arcykapłan przekazał część swojej mocy mistrzowi Kalomowi i nam! Jesteśmy nieśmiertelni! Ja ci pokażę tę waszą nieśmiertelność. Przygotuj się na spotkanie ze Stwórcą! Siema. Gorboba. Ty w ogóle byłeś tam w Bractwie? Nie wiem, jestem z Orcy. Też miałem. I znowu się odczeleczyć, nie? Już piję te eliksiry, mam ich sporo, ale zgaduję, że w tym momencie po prostu mi ich zabraknie. I teraz jak tu wejść? A? Anybody? Jak tam wejść? Halo, halo? Jakieś pokrętło czy coś? Coś, coś, ktoś? Cyski? Mógłby mi powiedzieć, jak tam chociaż wejść. Chyba, że tam jest jakiś przełącznik. O niczym nie wiem. No zgaduję, że tu musi być jakiś przełącznik. Tak na byle co by tutaj nie stało. Pełzacze są za ścianą. Nie no, nic nie ma przy ścianie. Myślałem, że coś tutaj. Są tam w środku. To wiadomo, ale jak to otworzyć? Halo, halo. Tam był przełącznik! Teraz odkryłem! Tam był przecież przełącznik! Ja myślę, że to zamknie mi TED. Chyba tak. Dobra, lecimy tam zobaczyć. Mogłem go kliknąć. Dobra, save. Źle to zrobiłem. Wiedziałem, że to mi to zamknie. Aha, teraz mi to tego nie otworzy. Czy muszę wejść na to? Tego użyć? Nie. A, czyli się zamknąłem. Tak. Debil. Czyli to nie ten przełącznik, a ten? Czyli to jednak nie to. I czekajcie, jak ja mam to teraz otworzyć ten
Patrz, tu coś jest. No. Tu jakiś przełącznik, coś, dźwignia, dźwignka. Tam zabity ktoś leży. Jak to tworzyć? Halo, halo. No i błądzę teraz. Błądzę i krążę. Krążę i błądzę. Rymy lecą jak selity. Może tutaj też jest jakieś wejście, może tu jest jakiś przełącznik. Nie, tu chuja jest, a nie przełącznik. Jak ja mam tam wejść? Nie, to jest... to nikt nie żyje, tylko... to jest jakaś ta, ale... no... wejdę! Nie! Że co? Że jak? Że gdzie? Ja tu błądzę w kółko i nie wiem co zrobić. Może coś mam w notatniku? Nie, to nie to. Droga do świątyni. Przede mną stoi... tylko żywieńca. Trzech zabiłem z pięciu. Ale ja chcę wejść do środka, nie? Kurwa. Nie, może coś strzelić z kuszy? Nie. A może tam coś u góry jest? Ja serio jestem zdziwiony, co ja mam zrobić tutaj. Może tu coś jest? Tu na tych ścianach. No i błądzę. Mówię, krążę i błądzę. Kurwa, nie! Dobra, tyle HP mogę mieć jeszcze. Na pewno tu nic nie ma. Poradzę się żywnością. Psianka, kościanka, bo ma więcej HP-ków. Zajmę sobie kilka kościanek. Może psianek mam w luj. No kurde, no. Tu czegoś nie ma. Dobra, czekajcie, ja zaraz do was wrócę, tylko sprawdzę, jak to zrobić poprawnie. Cześć, jestem po fakcie i coś wam pokażę. Tu jest przełącznik. Napój, jakiś potężny zwój, kolejny napój, miecz, mściwa stal, kolejna. Strzelić przełącznik. Ten przełącznik to jest taki jeden, jedyny. No właśnie. Chcę zrobić z tym faktem, że ja w nich wystrzelę. Otworzą się te bramy? Nie. Czekajcie jeszcze po chwilę. Na waszych oczach jakby sprawdzę, o co chodzi. Mam włączoną ciągle tą stronę. Światełko! A nic, światełko! A, jest! Dobra! Się otworzyły. Zobacz, co się rusza, zaraz nie zginiecie. Dobra, mamy to. To save all. Ja mam ciągle tutaj włączone, bo to są jakieś łamigłówki gorsze potem, podobno. To mam ciągle stronę włączone na wszelki wypadek, a tak to ciągle lecę na stoperze. Teraz tak, są dwa przełączniki, widzę. Więcej niż jeden przełącznik. Dobra, teraz zrobimy save all. Tak, tak. Czerwony, czerwony, taki, czerwony, taki. Tak.
Dobra, zobaczmy. Demon za mną. Nie. Teraz jest za mną. Dobre darmowe doświadczenie tak naprawdę. Tam się jeszcze nie zamknęło, nie otworzyło. Kolejny demon. To chyba musi być odpowiednia kolejność. O, nie, zaznaczyło mi go. Cześć, odpowiednia kolejność to musi być? Nie ogarniam, ale zróbmy jeszcze raz. Bo jak to użyłem, to żadnego demona nie było. To użyłem. I teraz użyję tamtego. Już go użyłem, tak? Nie mogę. Nie mogę tylko stąd, dobra. Dobra. I użyję teraz tego. Kurde, to jednak mądry jest ten człowiek. Dobra. Teraz idziemy tam. Dobra. Teraz save. Ten demon nie był jakimś strasznym przeciwnikiem, ale dostarczy doświadczenie. Ile mam EXP w ogóle? To ja prawie kolejny level wbiję, zaraz będzie 60 tysięcy EXP. 60 punktów doświadczenia. No to ten, w siłę pójdę, żeby tych amuletów ciągle nie używać. Jeszcze pójdę sobie potem w coś jeszcze i zobaczymy. Tam na lewo. Siema. Się bronić, a nie uciekać. Kurwa. Goni mnie? Goni mnie. Dobra, nie wespnie się. Sobie zjeść. Zjem wszystkie te rośliny. Wszystkie wiem. Dobra, teraz to trzeba zjeść, bo dodaję więcej tak naprawdę. Mam tyle doświadczeń, tyle już punktów doświadczeń, tyle level i pieniędzy, tyle HP-ów mam, że wiecie. Dobra, to weźmy sobie kuszę. Żeby go zabić. No, biegaj, biegaj. Ej, zerwał, ale nie, nie tego. What the fuck? Dobra, nie, nie jest, jest odporny na pociski, widzę. Zrobiłem. Dobra, teraz nie HP straciłem, bo się blokowałem. Jak widzicie. No jednak tutaj blokowanie też jest dobre. Na szczęście dajecie mi miksturki. Mi się zaraz będę leczył. Znowu. Bo jednak tym jedzeniem się nie opłaca. Dobra. Save. Fanatyczni strażnicy będą gorsi do pokonania niż kurde jak ktokolwiek. Już najwięcej problemów to ja miałem na razie tylko w wolnej kopalni. Pełzacze słyszę gdzieś ciągle. Tam na dole są.
Chodź tu. Tam jest tego więcej. Tyle expa. Gruszwarok. Mogę tam zejść na spokojnie, potem wyjść? Że nie było. To jest skrzynka. Otwieraj skrzynkę. Pochodnia to. Esencja siły, strzały. Nie zauważyłem pierścienia i uzdrowienie. Dobra. Od razu wypiję tą esencję siły. Odpalę sobie światełko kolejne, bo tu już gówno widać. Zapiszemy sobie, jakby tam nie było żadnego wyjścia. Skaczemy i lecimy na pozarze. Siema, morto. Tam coś jest dalej? To wygląda jak całe koło. Dobra, lecimy na te pozarze. Jest jakieś wyjście z tego gówna. Idzie, ja wyjdę. Nie mów, że już uśniącego to będzie. Ja tutaj wrócę. Nie chciałem iść do końca tymi pełzaczami, ale chciałem pójść tam dalej. Zobaczyć, co tam jest. A to, że słyszę pełzacze, to myślę, to nie myślę, że to jest jakieś przejście kolejne, ale chyba tak. Jak słyszysz pełzacze, to będą przejść, to będą przejścia. Tam też jest z drugiej strony chyba przejście dalej. Dokładnie, to wbijamy do góry z powrotem. Slawa jakaś, dobra, idziemy tam. Teraz save. Zbliżamy się nieuchronnie do końca gry, tak naprawdę. O, tego nie zebrałem. Aha, bo tu byli ci. Taki miecz dwuręczny. Chodź, ty. Teraz tak, czy coś jest po lewej? Nic nie ma po lewej. Coś tylko ty. Ale mnie dziabnął ten jeden tak naprawdę. Czy nie wiem, jakoś takiej najlepszej zbroi, żeby mnie chroniła przed wszystkim. Kolejny strażnik. Świątynny. Teraz nie wiem, czy iść tutaj, czy iść tam. Dobra, lecimy. Zaciął atak, więc dlatego nie mogę go zabić. Tu jest kolejny ork, kolejny strażnik. Weźmy to. Weźmy to. I to. A ja w tym momencie się cofnę i zakończę odcinek, bo był już wystarczająco długi, więc na razie cześć i do widzenia.